Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu naszego życia i w kolejnym rozważaniu. Dzisiaj patrzymy dalej na Ewangelię według świętego Marka, którą Kościół czyta dzisiejszego dnia w liturgii. I ta piękna scena, kiedy apostołowie razem z Jezusem idą wśród zbóż, apostołowie zrywają kłosy, jedzą, karmią się tymi kłosami, tymi ziarnami, a faryzeusze, kiedy to widzą, ponieważ jest szabat, oburzają się, jak można taką czynność robić, przecież w tym dniu nie wolno nic robić, trzeba tylko oddawać cześć Panu Bogu i wyzbywać się jakiejkolwiek pracy, jakiejkolwiek czynności. Jezus to jakby kwituje, podsumowuje bardzo pięknym zdaniem, że to właśnie nie człowiek jest dla szabatu, ale szabat jest dla człowieka. A Panem szabatu jest Syn Człowieczy, jest Jezus. To prawa, przykazania, nakazy są dla człowieka, a nie na odwrót. Patrzcie, idąc tak dalej, kontynuując tą też wczorajszą myśl, bardzo łatwo, kiedy idziemy tymi utartymi drogami, ścieżkami, kiedy boimy się wychylić, boimy się jakiejś nowości w swoim życiu, tej nowości, którą niesie Jezus, bardzo łatwo przychodzi nam w imię Jezusa nawet, w imię chrześcijaństwa, w imię dobrej idei drugiego człowieka skreślić, potępić, ocenić tak, że mogę kogoś przyprawić nawet do śmierci. W imię Pana Boga mogę to robić. Kiedy przepis staje się ważniejszy. Kiedy właśnie ta utarta droga staje się ważniejsza. Jezus mówi niezwykłe słowa, że to On jest Panem szabatu. Prawo nie jest po to, żeby mnie zniewolić. Prawo nie jest po to, nakazy, zakazy, przykazania nie są po to, żeby zrobić ze mnie niewolnika, bo przecież jestem dzieckiem Pana Boga. Dzieckiem, które zaproszone jest do wolności. To wszystko ma mi pomóc jeszcze bardziej, jeszcze mocniej kochać, a co więcej, spotkać tym wszystkim Jezusa. To wszystko służy mi ku temu, bym spotkał w tym wszystkim Jezusa. Popatrzcie, te mamy tyle tych nakazów, zakazów, różnych postów, które sobie nakładamy, że czasem to wszystko traci sens. Robimy, ponieważ tak to wszyscy robią, ponieważ tak ktoś mnie nauczył. I robię to zupełnie bez zastanowienia, bez jakiejkolwiek refleksji. I co więcej, nie mogę pojąć, że ktoś inny może się inaczej zachowywać. Jakby na siłę nakazuję, narzucam komuś swój sposób myślenia, swój sposób zachowania, swoją religijność, swoją pobożność. Jakby wyzbywając się tym bardziej nowości, wyrzucając z tego wszystkiego Pana Boga, że prawa są Bogiem, przepisy są Bogiem, a one mają prowadzić mnie do Pana Boga, one mnie mają prowadzić do Jezusa. I dalej, kiedy tak właśnie robię, no to mogę łatwo oceniać. Matka Teresa z Kalkuty, za niedługo już święta, miała takie piękne zdanie kiedyś powiedzieć, że kiedy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać. Kiedy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać. Daj szansę drugiemu człowiekowi, nim go ocenisz. Przekreślisz, potępisz. Poświęć mu chwilę na rozmowę. Nim pogardliwie popatrzysz na kogoś, że jest taki lub owaki. Spróbuj go poznać. Spróbuj go zrozumieć. Nie oceniaj. Dając szansę drugiemu człowiekowi, dajesz szansę też sobie, byś lepiej go zrozumiał. Byś wreszcie może zaczął kochać też. Ja w swoim życiu często doświadczam takiej łatwości oceniania. Ale Pan Bóg daje też mi taką łaskę, że też dzisiaj to widzę jako łaska, jako taki dar, jako pewna szkoła dla mnie dana. Żeby łatwo nie oceniać, ponieważ był taki czas, kiedy ludzie bardzo łatwo mnie oceniali i pewnie dalej. Gdzieś to bardzo mocno gdzieś odbijało się na mnie samym. Widziałem, jak to jest raniące, jak to jest krzywdzące. I powiem, że dzisiaj już z trudem przychodzi mi tak łatwo oceniać. Bardziej chcę poznać, zrozumieć. Bardziej chcę
przypatrzę się temu, nim wypowiem jakieś zdanie, jakikolwiek na ten temat. Kiedy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać. Życzę wam dzisiaj szans na kochanie. Życzę wam jak najwięcej takich momentów, kiedy bardziej poznamy, kiedy poświęcimy komuś czas, nim cokolwiek o nim powiemy. Zanim powiesz jakiekolwiek zdanie o kimkolwiek, spróbuj go poznać. Pokochaj go, popatrz na niego jak Chrystus. Zobacz w tym wszystkim Jezusa, pełnego miłosierdzia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.